Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was na portalu Wideotesty. Dzisiaj będzie rozpakowanie, a do rozpakowania mamy mini komputer od Zotaka. Jest to oczywiście ZBox, ale tym razem jest to najmniejsza wersja ZBoxa dostępna, Nano XS. Jest to komputer dosłownie oparty na procesorze AMD, oczywiście na APU. Mamy tutaj jednostkę dwurdzeniową taktowaną procesorem 1,7 GHz. Także całkiem wysoko, jak na tak nieduże urządzenie. Co do pamięci, są tu DDR-2 w ilości, przepraszam, są tu DDR-3 w ilości 2 GB wliczone, nie musimy tego dokupywać. Podobnie sprawa wygląda z dyskiem, tylko że jest to dysk, słuchajcie, SSD, a nie tradycyjny HDD. Tyle, że pojemność to 64 GB. Natomiast moim zdaniem jest to ilość wystarczająca i na system operacyjny, i na podstawowe programy takie multimedialne. No i oczywiście też na sporą ilość multimediów takich do domowego wykorzystania. Zobaczcie, samo opakowanie stosunkowo nieduże, a mamy tutaj wliczoną całkiem sporą ilość akcesoriów. Jest to oczywiście pilot plus dodatkowy receiver. Tak więc no oczywiście zasilacz, cały komplet tych niezbędnych akcesoriów. Jak widzicie, w środku znajduje się jeszcze jedno niewielkie opakowanie. Tutaj akurat nie mam żadnego dodatkowego loga. Zobaczmy, jak wygląda zapakowanie produktu. Słuchajcie, tak wygląda całość. Ja Was zapraszam już bliżej i zobaczmy, co jest w środku. Na samej górze wita nas oczywiście papierologia i to całkiem, powiem Wam, że tutaj producent się przyłożył, lepszej jakości materiał i tak dalej. Zobaczmy tylko tak pobieżnie, dosłownie, co tu mamy. No tak jak mogliśmy się spodziewać, podstawowe informacje o urządzeniu. Słuchajcie, o możliwości własnoręcznej wymiany pamięci, dołożenia pamięci czy dysku ze złącza NSATA oraz oczywiście podłączenia całego urządzenia do monitora. Dalej tu mamy kolejną papierologię, zobaczcie, w takiej eleganckiej kopercie, Zotac ZBox. Płytka ze sterownikami, słuchajcie, jedna, druga, to jest do Wi-Fi, osobna płytka, zobaczcie, Wi-Fi, i dodatkowa, słuchajcie, instrukcja obsługi. Tak więc tak wygląda całość, tylko tym razem bardziej pisana, a nie taka, powiedzmy, obrazkowa. Zobaczmy dalej, co my tu mamy. Ja już poskładam tam papierologię, żeby nie zawadzała nam dalej przy rozpakowaniu. Zobaczmy akcesoria na początek. Kabel, przewód do zasilacza, 3-żyłowy, więc i powinien gdzieś tutaj zasilacz być. I zobaczmy dalej, co tutaj mamy. Słuchajcie, tu jest kolejny przewód, tylko tym razem z innym złączem, gdzie jest zasilacz, więc gdzieś tutaj powinien zaraz być i zasilacz. Wiecie co, wyjmiemy sobie samego ZBoxa. Słuchajcie, dokładnie to mamy, to jest ZBox. Zobaczmy kolejne akcesoria, w końcu dojdziemy do tego zasilacza. Chyba że jest budowany w ZBoxie. Zobaczymy. Tutaj, słuchajcie, jest zewnętrzny receiver. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji ZBoxa, całe urządzenie możemy schować na przykład do szafki, podłączyć ten zewnętrzny receiver i nadal nie tracimy możliwości obsługi urządzenia pilotem. To wyjmiemy sobie na bok. No i jest zasilacz. Tak jak przypuszczałem, standardowy do podłączenia komputera, to możemy sobie włożyć na bok. Słuchajcie, tutaj mamy baterie do pilota niewłożone, więc praktycznie zestaw, można powiedzieć, nówka szuka, i sam pilot, słuchajcie, już go tutaj otwieramy. Jak widzicie, zestaw nigdy nie otwieramy, tak więc mam tutaj pełen komplet akcesoriów, folia zabezpieczająca. Słuchajcie, standardowy pilot do ZBoxa, dosyć intuicyjny w obsłudze, więc sobie go możemy tutaj zakleić i na bok. Później zainstalujemy tam baterię. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. O, zobaczcie, antena do Wi-Fi. Tym razem nie wkręcana, jak w tych, powiedzmy, dużych ZBoxach, o ile w ogóle można je dużymi ZBoxami nazwać, ale podłączona do USB. Zobaczcie, Wi-Fi 802.11n. Tak więc sobie taką antenkę podłączamy do portu USB do naszego ZBoxa i mamy Wi-Fi. Stąd pewnie też osobne sterowniki, ponieważ jest to całościowa karta sieciowa. To jest, zobaczcie, mam dodatkowe złącza, śrubeczki, śrubki prawdopodobnie do montażu tego, co mamy tutaj poniżej, w tym kartonie. Jak się do tego dobrać, pewnie jakoś tak, jeszcze trzeba to wysunąć. Słuchajcie, to jest, myślę, że jak możecie się tutaj domyślać, podstawka montażowa pozwalająca na instalację całości. Do tego te śrubki są.
Tak więc tak możemy, tutaj zobaczcie, mam takie wyjścia, możemy sobie urządzenie na tej podstawce zainstalować, przywiesić na przykład gdzieś na ścianie. Tak wygląda komplet akcesoriów, to zostawimy sobie w środku i zobaczmy teraz to, co najważniejsze, czyli ten nasz niewielki komputerek. Słuchajcie, tak wygląda całość. Tutaj oczywiście, żeby całość się lepiej prezentowała, zdejmiemy folię zabezpieczającą. Obudowa, błyszczący plastik. Tutaj słuchajcie, aluminium. To nie jest plastik, tylko aluminium. Na dole metal. Mamy, zobaczcie, strzałeczkę oznaczającą front. Nie ma tutaj takich śrubki jak w poprzednich Z-boxach. Tutaj dostęp jest po prostu po odkręceniu tych nóżek, które są bardzo miękkie, gumowe. I całość jak tutaj stoi nam, opowiem Wam, że kurde, mimo niewielkich rozmiarów tych nóżek, naprawdę całkiem przyzwoicie. Otwory wentylacyjne z jednej, no tutaj z drugiej strony. Tu prawdopodobnie mamy wlot chłodnego powietrza, no ale także i wentylacja jest od dołu. Przyjrzyjmy się może portom. Zobaczmy na początek tył, czy front. Front to jest jako oznaczone, chociaż moim zdaniem front jest tutaj. Także prawdopodobnie ktoś po prostu przekręcił samą tą zaślepkę, czy ten dół. Zresztą tutaj mamy, od frontu jedziemy. IR do pilota, czytnik kart pamięci, SD, SDHC. Dalej tutaj zobaczcie ISATA, wejście słuchawkowe, wyjście mikrofonowe. Tutaj zabezpieczenie, no i większość portów oczywiście z tyłu, wejście do zasilacza sieciowego, pełnowymiarowe złącze HDMI, dalej dwa porty USB standard 3.0, słuchajcie, wejście sieciowe RJ45 LAN oczywiście oraz dwa porty USB w standardzie 2.0. Tutaj macie dodatkowe oznaczenia, przy niektórych na przykład, że tutaj podłączymy, najwygodniej będzie nam podłączyć właśnie chociażby tą kartę sieciową. Tak wygląda całość. Zobaczcie, jak to jest niewielkie urządzenie. Jestem prawie ręką w stanie całość pokryć. Troszeczkę mniejszy jest ten Z-Box od wcześniej testowanego mini komputera Zafire. No i oczywiście jest mniejszy od wcześniejszych Z-Boxów z plusem, które testowaliśmy na naszym portalu, tak więc tutaj Nano XS jest najmniejszy jak do tej pory. Moi drodzy, to jest na tyle w tym rozpakowaniu. Ja już mam praktycznie przygotowane całość do testów. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.